Nauczyciel, bibliotekarz, żołnierz, policjant i strażak. Na przedstawieniu tych pięciu zawodów skupił się pisarz Roman Pankiewicz w trakcie czwartkowego spotkania z dziećmi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dlaczego chcę zacząć od zawodu nauczyciela, a później bibliotekarza? Te dwa zawody zdecydowanie są jakoś niedoceniane w naszym kraju. Prestiż, etos tych zawodów podupadł w ostatnim okresie. Dlatego dzieciom trzeba tłumaczyć, że zawód nauczyciela jest niezwykle ważny. Ze względu na to, że to nauczyciele kształtują ich charaktery, ich zainteresowania na przyszłość, robią z nich przyszłą elitę społeczeństwa polskiego. Roman Pankiewicz, podobnie jak większość pisarzy, którzy swoją twórczość kierują do dzieci, przyznaje, że są one najbardziej wymagającymi czytelnikami. Stąd nie tylko w swoich książkach, ale i podczas spotkań autorskich musi ciągle zabiegać o ich uwagę. Będzie pewne nową, ponieważ będą to elementy dwujęzyczności, czyli będą elementy języka angielskiego, więc dzieci nie tylko poznają pisarza, jego twórczość, ale także okaże się, czy już dobrze znają język angielski. Jeżeli piszę książkę podróżniczą, grubą, dla czytelnika dorosłego, to w trakcie mogę sobie pozwolić, jak się to mówi, na pewnego rodzaju zwolnienie rytmu pisania, bo to jest czytelnik dorosły. Dziecko nie wybaczy żadnego błędu, żadnego potknięcia w jakiejś rymowance, która jest kierowana do niego. Roman Pankiewicz jest również autorem podróżniczo-przygodowych Trzech Żywiołów. Opisuje w nich swoje przygody z pobytów w Rosji, Niemczech i Islandii. W 2018 roku ukazała się kolejna część tej serii Polski Żywioł. Z kolei wydanie kolejnych dwóch serii książek przeznaczonych dla dzieci zastopowała pandemia koronawirusa. Jedna z serii to jest pięć dawnych zawodów, a następna to jest pięć zawodów apostolskich. No niestety przez pandemię nie miałem możliwości oddać tych książek do druku, bo to wiadomo, wiąże się proces wydania książki, wiąże się z korektą, z odpowiednim przygotowaniem najpierw przez ilustratora. No to trzeba przejść cały cykl. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, chcąc zaszczepić czytelnictwo wśród dzieci, organizuje spotkania autorskie oraz prowadzi różnego rodzaju zajęcia, m.in. z multisensoryki.